jeszcze z tych dzieł. Jeżeli chodzi o wydawców, to tutaj mamy Muzea Watykańskie, a także znany wydawca dzieł sztuki włoski Manuscripta podjęli próbę sporządzenia dokumentacji fotograficznej Kaplicy Sykstyńskiej, której efektem jest właśnie trzytomowe dzieło. Do produkcji, może do wydania tego albumu wykonano 270 tysięcy zdjęć. W albumie możemy oglądać 80 tysięcy zdjęć, z czego wiele z nich jest w skali 1:1, czyli możemy się poczuć, jakbyśmy byli w Kaplicy Sykstyńskiej, tam nie będąc, oglądając je w albumie. Na dużą uwagę także zasługuje jakość wykonania przede wszystkim tego niezwykłego artbooka. To przede wszystkim użycie druku heksachromowego z zastosowaniem 6-stopniowej skali kolorystycznej. Zazwyczaj albumy drukowane są w 4-stopniowej skali. Czyli jak tutaj będą Państwo mieli możliwość śledzenia, to zobaczycie niesamowity trójwymiar, dokładność, a także niesamowite nasycenie kolorystyczne. Przede wszystkim wydawnictwo Muzea Watykańskie gwarantują, iż będzie to 1999 egzemplarzy, a nie więcej. Tak? Właścicielem też wszystkich zdjęć są Muzea Watykańskie, czyli nie ma tutaj możliwości odsprzedaży tych zdjęć. Tak? Jest grupa klientów indywidualnych, która oczywiście jest zainteresowana zakupem, ale są także instytucje publiczne, na przykład Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, biblioteka tego uniwersytetu w tej chwili wystosowała pismo i też rozpoczęła zbiórkę wśród biznesmenów, przedsiębiorców Bydgoszczy czy też Kujawsko-Pomorskiego, aby właśnie tam znalazł się ten album, tak, żeby służył mieszkańcom. Podobna sytuacja ma miejsce w Łodzi, gdzie Muzeum Książki Artystycznej też rozpoczęło takie działania. No i mamy nadzieję, że w Poznaniu również znajdą się zarówno inwestorzy prywatni, jak i instytucje, firmy, które zechcą zakupić album właśnie dla mieszkańców Poznania. Album składa się z trzech części i każda z tych części opowiada inny etap tworzenia się Kaplicy Sykstyńskiej. Pierwszy tom to są freski XV-wieczne, czyli jakby takie pierwsze zdobienia, które wystąpiły. Drugi tom, no tutaj do dzieła, do akcji wkracza Michał Anioł, czyli mamy fantastyczne sklepienie. I trzeci tom albumu opowiada o ostatnim dziele, które zdobiło Kaplicę Sykstyńską, czyli o Sądzie Ostatecznym.